Żeby każdy z was, kto usłyszy chociaż jedno słowo z tego, co będę mówił, zapamiętał je na dłużej. Chcę, żebyście dzisiaj, każdy z was, kto tutaj przychodzi, usłyszał o żywym Bogu. Chcemy do was dzisiaj przez jakiś czas mówić o tym, że Bóg żyje, o tym, że On wstał z martwych, o tym, że On nie jest martwą figurą, o tym, że On nie jest jakąś religijną zajawką. Chcemy, żebyście dzisiaj się dowiedzieli o tym, że wielki Bóg, Jezus Chrystus, ten, który był, jest i będzie wciąż ten sam, umarł za moje i twoje grzechy. Przyjaciele, chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną prawdę, że nie ma człowieka, który nie potrzebuje Boga. Ja mając 17 lat zamordowałem człowieka. Ja trafiłem do więzienia. Ja siedziałem przez wiele lat w więzieniu. Ja byłem dealerem na ulicach tego miasta przez wiele lat. Ja hurtowo sprzedawałem narkotyki. Ja trzykrotnie umierałem od kokainy na ulicach tego miasta. I myśląc, że jestem pępkiem świata, szedłem właśnie na tamten świat. I kiedy w 2001 roku po raz trzeci trafiłem do więzienia, to wtedy w moje ręce trafiła Biblia. I właśnie wtedy dowiedziałem się, że jest Bóg, że to jest żywa osoba, że to nie jest ktoś, kogo mi tylko, o którym mi tylko opowiadano na religii. Ja wtedy dowiedziałem się, że On żyje, ale ja Go jeszcze nie znałem. I wtedy podjąłem decyzję, że ja Go potrzebuję poznać. Wiecie, ludzie, ja z różnymi ludźmi w tym mieście ćpałem. Ja bawiłem się i wydawałem tysiące dolarów na koks. I ja myślałem, że ja jestem kimś, ale kiedy On pojawił się w moim umyśle, to ja zrozumiałem, że nie znam kogoś najważniejszego. I ja wtedy po raz pierwszy z całego swojego serca zawołałem i powiedziałem: Jezus, ja chcę Cię poznać, ja potrzebuję Ciebie poznać, ja o Tobie słyszałem tylko różne panialuki, mi kazali się modlić, mówić jakieś pacierze, ale ja nie wiem, kim Ty jesteś. I ja uklęknąłem na podłodze i zacząłem się modlić i zacząłem płakać i przed moimi oczami przechodziły mi wszystkie moje grzechy i ja widziałem każdą prostytutkę i ja widziałem każdy melanż, rozumiecie? I ja płakałem i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić i wtedy On przyszedł do mojego życia, On przyszedł do mojego życia i z mojego serca spadły tysiące kilogramów. Ja Tobie mówię, że nie jesteś lepszy ode mnie, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za free. Wystarczy uwierzyć w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyznać ustami swoimi, że On jest Panem, a będzie zbawiony. I ten diabeł, ta bita pała nie będzie Cię dojeżdżał w Twoim życiu. I nie myśl sobie, że Ty tego nie potrzebujesz, bo Słowo Boże, ono jest wyraźne dla każdego. I ono mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego sprawiedliwego, ale wystarczy uwierzyć, wystarczy zaufać w niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa, wystarczy uwierzyć w Jego zmartwychwstanie i wtedy potężny Święty Duch zmieni Twoje życie. On Ciebie zmieni w innego człowieka, On zmienił mnie w innego człowieka, On spowodował, że odrodziłem się z Jego Ducha. Ja chcę, żebyś Ty dzisiaj przyjął tą prostą prawdę, bo to jest ratunek dla Ciebie. Gdziekolwiek będziesz dzisiaj, słysząc te słowa, to usiądź i pomyśl sobie o tym, czy teraz na tym koncercie, czy później, kiedy będziesz w domu, pomyśl sobie o tej prostej Ewangelii. Powiedz: Boże, jeżeli Ty jesteś, to ja chcę Ciebie poznać. Boże, jeżeli Ty żyjesz, jak mówił o Tobie ten dziwny gość na ulicy, to ja chcę, żebyś Ty przyszedł do mojego życia i On przyjdzie do Twojego życia i On zmieni Twoje życie. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. To jest przeświadczenie o tym, o czym marzysz. To jest wiara, nie wiara w to, że musisz zasłużyć na coś, ale to jest wiara w łaskę. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Niezasłużona. W tym chorym kraju wmawiają nam, że musimy zasłużyć na niebo, a niebo jest za darmo. Mówią nam, że musimy przestrzegać przykazań, że musimy chodzić do kościoła, a prawda jest zupełnie inna. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy w sercu swoim i wyzna ustami swoimi, zbawiony będzie i diabeł nie będzie mógł go dojeżdżać. Jeszcze dzisiaj weź swój cud, jeszcze dzisiaj podejmij decyzję o tym, że oddasz życie Jezusowi. Jezus to nie jest jakiś lewus, to nie jest mała figurka na krzyżyku, to jest Pan Panów i Król Królów, to jest ktoś. On poniósł śmierć za moje i twoje grzechy, On wstał z martwych. Budda umarł i go pochowali, Mahomet umarł i go pochowali, a Chrystus wywalił numer diabłu i wstał z martwych. Jeszcze dzisiaj przyjdź do tego kozaka, zaufaj mu w to, że On umarł za twoje i moje grzechy. Powiedz do Niego: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja wierzę, że Ty żyjesz i ja teraz chcę, żeby Twój Święty Duch przyszedł do mojego życia. Przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa, bo jutro może być za późno. Jutro
może być jego powrót. Jutro może być jego powrót. I jak on wróci, to wróci w wielkim stylu. Przyjaciele, ten Jezus wróci w wielkim stylu. On nie wróci jak jakaś popierdółka, ale on wróci w wielkim stylu. I on przyjdzie na ten świat, aby sądzić ten świat. Ale każdy, kto w niego uwierzy, nie będzie sądzony. Słuchajcie tego, o czym mówimy.